Cześć, witamy Was. Dzień dobry. Sebastian Chmura się nazywa, Marika Pobowicz, obok mnie stoi sprinterka, ponoć się znana, tak przynajmniej mówiła przed tym wejściem dzisiaj. Wolałabym być szybka. Szybka i znana. Bo jak ktoś jest szybki, to jest znany. Ja się nazywam Sebastian Chmura, bo też się już przedstawiłem. Dzisiaj zapraszamy na wojskowe ferie online. Sebastian Chmura, wielobójca. Tak, kiedyś tak było, lat chyba ze 20 temu. Ja staram się być zawodnikiem konkurencji, te ilu? No, wielobój to na hali 7, na stadionie 10, zatem sporo tych konkurencji jest, ale dzisiaj nie będziemy wszystkiego ćwiczyć, bo lądujemy z kopu, też wcale pewnie nie będzie wzwyższy, bo to sobie nie poradzimy. Oszczep odpuścimy? Więc również kulę też odpuścimy. Mogą być różne w domach. Tak, będziemy ćwiczyć. Będziemy ćwiczyć dzisiaj w warunkach domowych. My zagospodarowaliśmy sobie małe miejsce w Bydgoskim Centrum Sportu. Mamy dwa materace, bo będziemy też dzisiaj się pokładali chwilowo. Ale będzie więcej ćwiczeń na stojąco. Marika cały czas czynnie uprawia sport, szykuje się do Igrzysk Olimpijskich, które za 199 dni odbędą się w Tokio. Zatem dzisiaj jeden z treningów, które będą przygotowywały tę naszą jedną z najlepszych w historii polskich sprinterów do tych igrzysk. Moi drodzy, dosyć tej dyskusji. Zaczynamy. Mam nadzieję, że jesteście z nami. Ruszamy. Ruszamy. Zawsze od rozgrzewki. Zaczynamy. Chyba padnie na mnie. Widzę no, to w swoich oczach. Więc co? Podstawowa rzecz. Trupcik w miejscu. Tak jest. Zawsze każdą rozgrzewkę, Marika już zaczyna truptać. Ja będę opowiadał. Zawsze każdą rozgrzewkę zaczynamy od truchtu, od biegu. W domu, wiadomo jaki mamy czas pandemii, możemy truchtać w miejscu. Nie tak powoli, ślamozarnie, jak pani prawie, dziękuję za przyspieszenie, ale troszeczkę szybciej, a tak bez żartów. Zaczynamy zawsze spokojnie, czyli truchtamy sobie z nóżki na nóżkę. Rodziców również zapraszamy do tych ćwiczeń. Ćwiczmy z dziećmi. Dzieci spokojnie, tak? Przenosimy sobie ciężar ciała z jednej nogi na drugą i nie zapominamy o rzeczy najważniejszej, czyli o pracy ramion, bo ramiona w spincie są bardzo ważne. Przecież sprinterzy są słusznie rozbudowani, jak są muskularni. Można się zauważyć. Tak, bo jak mocno pracują ramionami, to krok jest dłuższy i oczywiście przez to zdecydowanie. Mówi się, że góra napędza też dół, także nie można tego zapomnieć. A w górę też? Oczywiście. No więc jedno, drugie napędza. Zatem musi być wszystko zsynchronizowane. No i truchtamy. Truchtamy sobie spokojnie. To może potrwać zawsze kilka minut. Z reguły, jak robimy rozgrzewkę taką zawodniczą, to truchta się nawet 1,5 kilometra przed takim zwykłym treningiem. Oczywiście nie mówimy o biegaczach, bo dystansowy, bo ci to jak wyjdą, to nie chcą przestać biegać. To nie nasza liga. No nie, ale biegać też należy, bo bieganie jak najbardziej najprostszą formą. Tak jest. No więc truchtamy sobie, aż pojawi się pierwsza kropla potu. U mnie już się pojawiła, Marika, dzisiaj. Jestem w formie bez synowu. Słuchajcie, ma pierwszy makijaż, tego nie widać. No więc właśnie. Truchtamy. I potem staramy się nieco przyspieszyć, ręce pracują, podnieść wyżej kolana, też można. Można spróbować kolanami opić o posiadki, tak? Czyli, krótko mówiąc, skip. Tak jest. A ten taki jest kolanami do góry, to skip. A. I można na przednami. Jedna noga może robić skip C, druga skip A. Uwaga, trudne zadanie. Jedna skip A, druga skip C, tak jest. I to by się jakoś udaje. Jedna noga. Już trochę zmniejszyła. Pewnie też, ale nie puszczamy. Dzisiaj ćwiczymy pół godziny, minęły dopiero 3 minuty. No dobrze, dobra. Co? Stajemy trochę. Możemy chwilkę stanąć. Wyrównujemy oddech. Zawsze warto pamiętać, wiecie o czym? O tym, żeby pracowała głowa. A żeby pracowała głowa, musi być dotyczona, zatem krążenia głowy delikatnie krążymy w jedną i drugą stronę. Uspokajamy oddech. Gdzieś tam pewnie rodzicom zwłaszcza strzyka. Słuchajcie, w kręgosłupie mi strzyka też. Dobrze, że jestem rodzicem, bo też mi strzyka. Ktoś ci strzyka, no Marika jest rodzicem, ja również. Chociaż moje dzieci na pewno nie chciałyby, co mówisz, już są dorosłe. No dobrze, i w drugą stronę też można. Zatem troszeczkę, bo przede wszystkim uspokajamy oddech, bo musimy w tym momencie troszeczkę się rozluźnić, no i przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Ja zaproponowałem krążenie głowy, teraz Marika coś. A ja zaproponuję krążenie bioder, 3 razy w prawą stronę, 3 razy w lewą stronę. A to prawo? No dobrze, 3 razy tak, prawo. Na Państwo będzie. Dokładnie. Proszę Państwa, 3 w 1, 3 w 2. I zastanawiajmy się, w którą, bo rzeczywiście jesteśmy trochę odwrotnie teraz do Państwa. I w drugą stronę. Też warto tutaj pamiętać o tym, żeby amplituda ruchu była pełna. To znaczy, nie robimy takich jakichś dziwnych ruchów, tylko to muszą być pełne, duże koła. I za każdym razem staramy się, aby to koło było po prostu większe. Sztuka chyba
też prosta jeszcze, co? Dokładnie. Myślę, że nie mieliście problemów z tymi ćwiczeniami, które do tej pory wykonaliśmy, bo to był tylko truchty, głowa i biodra. Bioderka. Cała ramiona chyba trzeba by było trochę. Tak, ale fajnie byłoby rozgrzać ramiona od delikatnych, obszernych ruchów. Uwaga na lampy, zwłaszcza rodzice wysocy. Uważajmy i też patrzmy z tyłu, żeby nie uderzyć w stół, gdzieś tam w jakieś krzesełko i delikatnie ramiona. Powinniśmy poczuć opór o, tutaj w tym miejscu. Staramy się też Malika cały czas, tak jak w spięcie, zwróćcie uwagę, ona ma ręce ugięte, ale może też prostymi rękoma, żeby ładnie ładnie rozciągnąć całą obręcz barkową. Takich ćwiczeń na obręcz barkową jest mnóstwo. Możecie wprowadzić sobie krążenia ramion w przód, również w tył. Zaraz pokażę Wam takie trudne ćwiczenie. Prawa w przód, lewa. Prawa w przód, lewa w tył, tak. Zawsze jeżeli mamy spotkania z dziećmi, to pokazujemy to. Czyli prawa w przód, lewa w tył. Uwaga, spróbujcie. To jest ćwiczenie bardzo trudne koordynacyjnie, ale Wam podpowiem, jak je w bardzo prosty sposób zrobić. Otóż ręce spotykają się u góry i nagle jedna wędruje w jedną stronę, a druga w drugą. Pyk. I spotykają się u góry. O, zobaczcie. Pyk. I spotykają się u góry. I znowu tym razem prawa w dół. I spotykają się u góry. Trudne ćwiczenie, ale tak uważajmy, żeby się nie zderzyć. No cóż, mieliśmy biodra, mieliśmy ramiona, mieliśmy trochę szyję, stopy. Warto rozgrzać, czyli inne stawy skokowe. One w sprincie, w ogóle w biegu i w ogóle no, w sporcie całym są niesamowicie ważne. Więc co? Trochę krążenia, tak żebyśmy tam poczuli, jak nam się ładnie wszystkie więzadła wokół stawu skokowego rozciągają. Bardzo ważne ćwiczenie, bo często dochodzi do kontuzji, pewnie każdy z Was miał bardzo skończone. To jest ulubione ćwiczenie zawodników. Tak, jak już im się nie chce ćwiczyć. Dokładnie. Co robisz? Rozgrzewam staw skokowy. No tak, no ale może to być żartobliwe ćwiczenie, ale jest ważne. Bo trzeba pamiętać o stawie skokowym. Też warto w tym momencie rozciągnąć ścięgna Achillesa, które mnie bolą jak smok po karierze sportowej. Jak to zrobić? No, tak jest. I dociskam, pięta jest na ziemi. Zwróćcie uwagę, tutaj łydka jest cały czas naprężona. Malika popycha do przodu biodro i lekko obciąża nogę, która stoi z przodu. I powoduje to rozciągnięcie z tyłu całego ścięgna Achillesa. Ważne ćwiczenie. Achillesy, słuchajcie, niezmiernie są ważnym elementem. Trzeba dbać o nie. Zresztą jak oglądają nas rodzice biegacze, to wiedzą, jak Achillesy potrafią dokuczać i zdestabilizować proces treningowy. No dobrze, mamy zatem już rozgrzane nogi, kolana chyba jeszcze warto, co? Za kolanka i troszeczkę pokrążymy kolankami, tak? Tak, i jedno. I teraz na zewnątrz kolana. I ćwiczenie trochę przed zjazdem na przykład na narkach. Narciarze często muszą sobie rozgrzewać kolana. My narciarzami co prawda nie byliśmy, ale na nartach ja przynajmniej często jeżdżę. No dobrze. I mamy rozgrzane również kolana i mięśnie szczątkowe też jeszcze na szybko, tak? Tak. Czyli łapiemy, mamy tatę, krzesło za ramię, jedna noga, dociągamy piętę do pośladka i co robimy? Wypychamy tutaj tę część biodra do przodu. Wówczas poczujemy napięcie całe na mięśniu szczątkowym, taki duży mięsień z przodu uda. To jest mięsień szczątkowy. Marika, tak jest. Pomimo, że drobną postacią jest, Trzeba się powiedzieć, że jest imponujący. No dobrze, i druga noga tak samo. Możemy się zamienić. Bardzo. I wrócimy zaraz. Dobrze, i to samo. Tak? Rozciągamy drugi mięsień czworogłowy. Mamy sobie wyzwanie dla Ciebie, a to chyba wyzwanie dla rodziców, bo myślę, że sobie dzieci poradzą. Hop, hop, stoimy na jednej nodze. Dobra, i próbujemy zrobić. Aha. Ciach. I wrócić. Słuchajcie, ćwiczenie trudne, zatem asekurujmy się wzajemnie, ale ja spróbuję pokazać, tak? Czyli stajemy, ręka w górze i... Spróbuję trzymać swoją uwagę, możesz lekko ugiąć kolano. Mam. Pięknie. Mam nadzieję, że Wam też się dało. No dobrze, zamieniamy się z powrotem. Czyli co? Mamy właściwie wszystko rozciągnięte. Przygotowani jesteśmy zatem do, można by było powiedzieć, treningu właściwego. Ale to nie jest dzisiaj trening, tylko zabawa. Zatem pokażemy Wam parę ćwiczeń z racji tego, że Malika jest sprinterem. No to będą to ćwiczenia dzisiaj sprinterskie, które wyćwiczą co? Przede wszystkim koordynację, reakcję, no bo sprinter musi mieć koordynację ruchową, musi reagować dynamicznie. No widzicie, jak nas, ona od razu się ruszyła. O to chodzi, żeby reagować. No, jak jest strzał z pistoletu startera, to wyskoczyć z boku należy.
Jak najszybciej. No więc właśnie. Zatem kilka ćwiczeń, Marika. Czy jeszcze potrzebujemy coś, aby się do nich przygotować? Myślę, że nie. Możemy rozpocząć już powoli ćwiczenia oparte, tak jak wspomniałeś, o trening sprinterski. Dużo będzie się tutaj działo z podnoszeniem kolan. To będą pewnie dla dzieci. Myślę, że one mają zawsze dużo energii i się szybko regenerują, więc dadzą radę. Dla Państwa mogą się na początek wydać troszkę trudne, bo trzeba... Będziemy robili co drugi. Będzie trzeba trochę z siebie dać. Możemy na początek głównie, może nie, że trening sprinterski, ale sporo biegaczy opiera swój trening biegowy na skipie A, prawda? Tak. Zatem jakieś ćwiczenia ze skipem A. Tak, na początek może, bo jesteśmy po rozgrzewce, trochę tutaj statycznie działaliśmy, to żeby za chwilę wejść na wyższe obroty, spróbujemy zrobić skip A z zatrzymaniem. Stajemy na jednej nodze, podnosimy kolanko w górę i możemy się trochę tutaj zabawić. Na klaśnięcie zmieniamy nogę. Kto klasza? Dobrze, jak to się zmieniasz? Okay. Uwaga. Jeden za dużo chyba był. Tak jest. Widzicie, uwaga. Dobrze. No dobrze, zabawa, słuchajcie, naprawdę fajna. Można się pobawić tak bardzo długo. Ja teraz też spróbuję, ale proszę mnie oszczędzić. Dobrze, dobrze. Zaczynamy zatem. Wystarczy. Pasem ma w formie. No, staram się. Dobrze. Zatem jedno z pierwszych ćwiczeń, takie klaszczące trochę, ale naprawdę sympatyczne. Można się świetnie zabawić, możecie wtedy sobie włączyć muzykę, żeby tam gdzieś docierała Wam. I przede wszystkim pamiętajcie o tym, żeby zawsze po ćwiczeniach wyrównać oddech. No dobrze, kolejne. Bardzo proszę. W podporze? Proszę bardzo, Pani pokazuje. Proszę bardzo. Wchodzimy do podporu. Podpór na dłoniach. Napinamy brzuszki. I analogicznie, to samo, zmiana nóg w podporze. Możemy na klaśnięcie, a możemy po prostu na ilość powtórzeń, na przykład po 5 na nogę. Hop, 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 hop. No i teraz słuchajcie, to jest ćwiczenie też bardzo ważne, dlatego że w tej pozycji ciało, nasze ciało jest właściwie całe napięte. Żeby utrzymać w jednej płaszczyźnie ciało sportowca, po prostu muszą być napięte mięśnie, brzucha, mięśnie, grzbietu, mięśnie pośladkowe. Też dziś pracują mięśnie ramion. I to jest ćwiczenie niełatwe, podkreślam. Zatem kontrolujmy się, sprawdzajmy, żeby tam sobie czegoś nie uszkodzić, ale warto je bardzo często powtarzać, bo jak jesteśmy w takiej pozycji w podporze, to i mięśnie brzucha, i mięśnie grzbietu są napięte. Zatem ponownie, Marika ćwiczyła, się trochę zmęczyłem, więc musimy chwilę odpocząć i przechodzimy do ćwiczenia. Statycznego? Statycznego. Kolejne. Myślę, że tutaj duża frajda dla dzieci. Ponieważ zazwyczaj to dzieci wyprowadzają z równowagi rodziców. A teraz rodzice mogą wyprowadzić z równowagi dzieci. Zatem... Oboje jesteśmy rodzicami, ale że pan Sebastian jest dziadkiem, no to... Niepotrzebne to było, ale nie będzie. Możemy tak poznać, że będzie rodzicem. Mój duch jeszcze sam wyprowadza się z równowagi, bo ledwo chodzi, ale jak chodzi, to ma rączki do góry i jakoś stara się poruszać. Dobrze, zatem stajemy na jednej nodze i... Tym razem ja stoję na ogół i staram się trącić. Słuchajcie, drogie dzieci, nie uderzamy z całej siły rodziców, bo jak się nam przewrócą, to nie zdążymy ich złapać delikatnie w jedną ze stron. O. I staramy się popchnąć, a Marika, która stoi na jednej nodze, musi utrzymać się w stałej pozycji. To jest również ćwiczenie bardzo trudne, dlatego że pomimo delikatnych ruchów, zresztą zwróćcie uwagę, jak będziecie stali na jednej nodze, to już trzeba się skoncentrować, żeby ustać, a jak jeszcze nas ktoś popycha i robi to coraz mocniej i coraz szybciej, to po prostu możemy równowagę stracić. Ale wierzcie mi, ćwiczenie jest niełatwe. I teraz uwaga, przy tym ćwiczeniu nie róbmy tego za mocno. Uważajmy, żeby z tyłu nic nie stało, bo czasem jak stracimy równowagę, możemy się przewrócić, więc dobrze by było, żeby wokół nas po prostu zwyczajnie było pusto. Ale to chodzi o to, że jeżeli widzimy, że gdzieś tam się przewracamy, to warto jednak mimo wszystko pomóc, żeby do przewrotki nie doszło. Uwaga, teraz ja. Proszę. Proszę. No i wypchanie. No tak, ale wyżej kolanko, wyżej kolanko. Trzymamy cały czas, staramy się stać napięty, mamy
napiętym mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu. No i słuchajcie, bardzo mocno, spójrzcie na stopę. Tak, ona też pracuje. Ona bardzo mocno tak pracuje. Jest. I druga strona. Stopa właściwie cały czas dba o to, żebyśmy utrzymali się w stałej. Ale ładnie, ładnie. W stałej pozycji, dobrze. Słuchajcie, no mamy to. Teraz może troszeczkę ćwiczeń oddechowych. Zatem ręce do góry podnosimy, tak mocno nabieramy powietrza i uwaga, wypuszczając powietrze staramy się, nie uginając nóg, dotknąć ziemi. Ćwiczenie proste, znane pewnie, ale rozciąga cały tył, bo i będziemy mieli rozciągnięte plecy i również całą tylną partię mięśni nóg. Zatem nabieramy powietrza i opuszczamy. I staramy się dotknąć malika. Idealnie, pięknie dotknęła. Jak dzisiaj, zwróćcie Państwo uwagę, ja ledwo dotykam ziemi, a Marika sobie położyła dłonie na materacu. Zadanie dla Państwa, żeby po tych dwóch tygodniach spotkań z nami, ci, którzy dzisiaj mają taką pozycję jak ja, to doszli do takiej pozycji, jaką ma Marika. Czy dwa tygodnie wystarczą? Ja nie będę Państwa zniechęcał. Mogą nie wystarczyć. Ale przy regularnym treningu, dlatego już zapraszamy w trakcie naszych zajęć na dzień jutrzejszy. Trzeba tak tutaj dużo, w sporcie bardzo ważna jest wytrwałość i regularność treningu. No chyba we wszystkim, myślę. Życzę również, słuchajcie, jak będziemy wytrwali regularni, to będzie nam chyba żyło się łatwiej. Więc jeszcze raz spróbujemy, zatem tak ręce do góry, głęboko nabieramy powietrza i na dół staramy się dotknąć. Zwróćcie uwagę, już drugie ćwiczenie, jak dotykam puszkami palców, Marika całe dłonie ma na materacu. No dobrze, to odpoczęliśmy trochę. Muszę Państwu powiedzieć, że gdzieś tam za nami też mamy tych, którzy nam kibicują i widzimy, że też ćwiczą. W tym my wierzymy, że Państwo po drugiej stronie czy telefonów komórkowych, czy komputerów również ćwiczycie razem z nami. Wierzymy. Oczywiście. Bardzo mocno. Bardzo byśmy chcieli. No dobrze. Słuchajcie, mamy już ponad połowę treningu za nami. Myślę, że jesteście troszeczkę spoceni, że dobrze się czujecie, lepiej się czujecie. No i spróbujemy, ja będę dzisiaj z Mariką wykonywał ćwiczenia sprinterskie na reakcję. Tak może zrobimy, sprinterzy to bardzo lubią i zrobimy sobie w taki sposób, że Marika usiądzie w siadzie prostym i na moje klaśnięcie Marika będzie musiała jak najszybciej się podnieść i wyskoczyć w górę. Rączki na kolana. Tak, rączki na kolana i to jest ćwiczenie, które bardzo dobrze wpływa na reakcję. Bo wszystkie mięśnie w tym momencie muszą się napiąć, czyli Marika jest skoncentrowana, jak aż ona musi wystartować i wyskoczyć. To symuluje start z bloku sprintera. Sprinter jak jest w blokach, to jest oczywiście taka pozycja, podnosi się do góry i na strzał startera jak najszybciej wychodzi w przód. To musi być ułamek sekundy. Reakcja nieco powyżej 1/10 sekundy. Jeżeli jest poniżej 1/10, to jest to fast start. Zatem jeszcze raz, teraz Marika usiądzie w innej pozycji, na przykład siad krzyżny, bardzo proszę. Już trudniej z tego wyskoczyć. I próbujemy. A widzicie, nie? Czasami tak jest, że mucha przeleci, a sprinter reaguje i z tym, żeby nie chcą co zrobić. Fast start, jest. Ale to uważa, znaczy, no i widzicie, jak na stole, bo ona była nieskoncentrowana, bo się słuchała. Uważasz, to bez żartów teraz. Pięknie. Widzicie, nawet nie z takiej pozycji wyskoczyła w górę, a dopiero nogi połączyła, będąc no nie próbujcie, nie próbujcie, ale każdy sposób na podniesienie się jest dobry. No i teraz proszę podpór przodem. Mamy, to jest taka zbliżona do startu pozycja. Uwaga. Gotów. Pięknie. Czyli Marika teraz podciągnęła pod siebie szybko nogi i wyskoczyła w górę, czyli imitacja startu. No możemy to samo ze startu? Po prostu sprinterskiego zrobić, tak? Tak, jest, spróbujemy, tylko Marika skoczy później na mnie. A to chodzi o to, żeby skoczyła do góry, dobrze? Uwaga, gotów. Tak jest. I takie ćwiczenia można wykonywać, będąc w różnych pozycjach. Na przykład możemy się położyć na plecach. Na i z tej pozycji również wyskoczyć w górę. Uwaga, gotów. I teraz, jak pandemia minie, to rekomendujemy nawet wszystkim nauczycielom wychowania fizycznego, aby wykonywać takie ćwiczenia z dziećmi, bo można położyć dzieci w jednej linii, niech to będzie 8, 10 i po takiej komendzie dzieci podnoszą się i biegną na przykład 15 metrów do przodu. Świetne ćwiczenie na reakcję startową. I rywalizacja. I rywalizacja. Ale najbardziej. Dokładnie, fantastyczna
zabawa. No więc co my jeszcze możemy zaproponować dzisiaj dla Państwa? Jeszcze jakieś ćwiczenia spinterskie myślę. Myśleliśmy o półskipie na czas. No tak. Na przykład. To jest ćwiczenie bardzo wymagające i też często stosowane w treningu sprinterskim. I tutaj zwyczajnie bierzemy na przykład zegarek, który ma sekundnik i włączamy sobie 30 sekund. I dołożyć możemy element rywalizacji, czyli my sobie 15. Czyli przez te 30 sekund liczymy, ile ruchów wykonamy. I kto więcej? Tata, mama czy dziecko. Zatem, oczywiście Marika wykona pewnie więcej, ale uwaga. Na miejsca, gotów, start. I bardzo szybko liczymy sobie, ile wykonamy. Dobra, czyli zwalniamy, wydłużamy nieco krok. I takich zabaw, takich rywalizacji możemy zrobić również nawet w skipiece. Bo skipa oczywiście jest podstawowym ćwiczeniem sprinterskim, ale przecież krok biegowy to całość i wyprowadzenie kolana, podbicie i później nowa idzie pod posiadek. Zatem spróbujemy też szybko sekund 5. Właśnie chciałam powiedzieć, że 30 sekund przy szybkim półskipie to na pewno może być dla Was bardzo dużo. Na początek możemy się bawić 3-5 serii po 5-10 sekund. Dobrze, a dlaczego po tyle? Słuchajcie, bieg sprinterski to jest przecież wśród mężczyzn, jak wiecie, 9 sekund z dużym hakiem rekord świata, wśród pan 10.47 dokładnie. 9. 139 to jest jakiś żonie. Dokładnie. Pamiętam. Także to jest 10 sekund, po prostu około 10 sekund, więc mówię 5-10 sekund, właściwie nie mówię. Ale na tyle widziałam, że pan Sebastian wystarczył parę. Idealnie 10 sekund było. Nie na więcej stąd. Jakby co, dobrze, zaczynamy w takim razie teraz skip C. Szybko na miejsca, gotów, hop! Już na pewno. Do 7:00 nam się wszystko przebiega. Minęło nam minutę, no już 20. Zatem ostatnie 10 minut popracujemy trochę nad tonusem mięśniowym. I tych ćwiczeń jest, słuchajcie, mnóstwo. Nawet w warunkach domowych można je wykonywać. To są wszelkie pomysły na wzmocnienie mięśni brzucha, grzbietu, mięśni dwugłowych. Pokażemy Wam dzisiaj kilka, nawet mamy przygotowane, jak w kinie ktoś Adam Słodowy. Już jesteśmy przygotowani, mamy materace. Wy macie zapewne dywany do Was. Zatem możecie położyć się na dywanie, czy na tej kolcinie. No i co? Najprostsze ćwiczenie na mięśnie brzucha. Siadamy sobie w siadzie prostym. Co? Ręce tak. Lekko się odchylamy. I na razie nie, na razie się tylko odchylamy. Zwróćcie uwagę, nie podnosimy nóg. Jak się odchylimy lekko do tyłu, to co się okazuje? Może mięśnie brzucha nam się napinają. Gwarancję Wam daję, bo Marika ma mięśnie twarde jak skała. Co lepsi mogą w tym momencie podnieść nogi do góry i w takiej pozycji chwilę pozostać. Marika się trzęsie ciała, słuchajcie, wyjście mięśnie brzucha są niesamowicie teraz napięte. Możemy sobie policzyć na przykład do 10 i z powrotem. Trochę odpoczywamy i taka kołyska. Do góry i znowu. Trzymamy kilka sekund. O! I z powrotem. No tutaj cały czas mięsień brzucha jest napięty, pracuje, a mięsień brzucha jest niesamowicie ważny. Mięsień brzucha są ważne, bo trzymają w pionie i w takiej stabilizacji naszą całą sylwetkę. No i ostatni raz, takie 3 serie po kilka sekund możemy sobie wykonać. O! Wystarczy jeszcze co? Kto chce, może troszkę bardziej. Może sobie łapki, jak mamy miejsce. Zwróćcie uwagę, to jest już wyższa szkoła jazdy. To nie będzie takie proste. No dobrze, mamy mięśnie brzucha. Teraz możemy zrobić coś na przykład na mięśnie grzbietu. Będziemy Was dzisiaj też zapraszali na jutro. Tak. Jutro będzie, nie będziemy jeszcze zdradzali, kto będzie. Ale będzie z pewnością coś o pływaniu. Tak, coś o wodzie, więc możemy się położyć jak w wodzie. Słuchajcie, i tak, na przemian, jedna ręka do góry i noga. Na przemian to podnosimy pyk, tak jakbyśmy byli w wodzie i pracowali nogami, płynąc sobie gdzieś tam. Można sobie przypomnieć, jak było pięknie półtora roku temu, jak nie było pandemii i byliśmy sobie gdzieś tam na wakacjach. Leżeliśmy sobie na przykład na materacu albo na jakimś czymś innym nadmuchanym kole na przykład i lekko pracując nogami. Leżeliśmy. No dobrze, niech tak będzie. I w tym momencie raz jeszcze Marika pokaże. Ja nieco się podniosę. Tutaj mięśnie
dubowe, łydki, mięśnie poszaków. Cały pas długich mięśni grzbietu pracuje, również też ramiona. Także ćwiczenia bardzo, ćwiczenie bardzo dobre, bardzo też wymagające i myślę, że warto je bardzo często powtarzać. Teraz kolejne ćwiczenie. Na mięsie na przykład dwugłowe. Marika się położy, albo nam pokaże, jakie chyba najlepiej na brzuchu najpierw, na mięsie dwugłowe. Tak? I będzie starała się lekko, unosząc pięty, dotykać moich, o, zwróćcie uwagę, moich dłoni na przemian. Można również to ćwiczenie wykonywać bardziej dynamicznie, czyli Marika przyspiesza, zwalnia, również i w tym momencie znowu przyspiesza, tak, i znowu zwalnia. I teraz też zwróćcie uwagę, pracuje cały tutaj układ tych wszystkich mięśni odpowiadających za krok biegowy, czyli tych mięśni dwugłowych, które skinają nam kończynę dolną. No, tak. Teraz może jakaś propozycja od Pani? Od Pani. Myślę, że Pani ma propozycję, nawet jeżeli macie w domu piłkę, a zapewne macie, nie musicie teraz Panią biec, ale zazwyczaj można Panią brzuszki zrobić w parze, prawda? O tak. Czyli na przykład siadamy naprzeciwko siebie, unosimy na pupier, unosimy nogi i między sobą podajemy sobie piłeczkę. Tutaj może mamy... Być, nie mamy mieniony piłeczki, ale to może być cokolwiek. Chcieliśmy Wam cokolwiek zaproponować po prostu, żeby aktywować się nawzajem, tak? Potem to może to być, może to być no, piłeczka lekarska, to tylko dla sportowców. Może być, bo widzę, że z tyłu gdzieś tam leży piłeczka lekarska. Ale myślę, że naprzeciwko siebie, stópki w górę, można skrzyżować, można trzymać proste, rączki na boki pracują, lewa, prawa strona, hop, 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 hop. I na przykład 10 powtórzeń. Jak mamy 10 powtórzeń, co najbardziej potrwali, możemy sobie klasnąć pod kolankami, tak? Tak prostujemy nogi, kolana. Słuchajcie, wierzę, że to jest niełatwe. Wierzę, że są niektórzy w tym momencie wychowani. Coś takiego jak ja, ale to nic dziwnego. To są ćwiczenia, które naprawdę w swoich treningach wykonują zawodnicy. Zresztą, jak Państwo byliście, bo mieliście okazję oglądać rozgrzewkę wielkich sportowców, to te wszystkie proste elementy rozgrzewki są stosowane. Nie są one łatwe, natomiast warto je powtarzać, a systematyka doprowadzi do tego, że będziecie robili to tak jak Marika. No jak ja, czyli leżąc na plecach. No dobrze, trochę na sam koniec, to warto zadbać o gibkość, więc możemy się troszeczkę porozciągać, uspokoić się ponownie oddech. Siad skrzyżny ja zaproponowałem gdzieś tutaj, nam się wszystko rozciąga, Marika proponuje ćwiczenie, które... Można złączyć stopy. Tak, mamy złączone stopy. Wszystko tutaj nam się będzie rozciągało. Staramy się złapać za palce. No i wyprostować plecki. Uwaga, trudne ćwiczenie. Nogi najlepsi potrafią dotknąć się co kolanami, na przykład materaca, albo dywanu, czy tam wykładziny, czy podłogi. To jest ćwiczenie trudne. Z reguły panie są bardziej gibkie niż panowie. Ale więc niektóre ćwiczenia tak, im łatwiej przychodzą. Dzieci mają gibkość na początku sporą, masa mięśniowa jest mniejsza, więc te ćwiczenia gibkościowe są dla nich zdecydowanie prostsze. W tym momencie jedna noga ugięta, druga prosta. Możemy tak złapać tę samą ręką, czyli to jest łatwiejszy sposób. Czyli jeżeli mamy prawą nogę, to również prawą ręką staramy się złapać gdzieś tam palców u stopy. Natomiast trudniejszym wariantem jest położenie prawej ręki na kolano, po to, żeby się nie prostowało i łapiemy lewą ręką prawą nogę. Tu widzicie, jaki dla mnie to już jest trudny element, ale na pewno rozciąga się teraz wszystko. Mięśnie tęsknią, mam naciągnięty, mięsień głowy, łydki, gdzieś tam plecy również nie wolno, bo Marika się ze mnie śmieje. No i oczywiście też druga strona w tym momencie jak najbardziej to musimy symetrycznie, pamiętajcie, wszystko robić. I też zaczynamy, lewa noga, lewa ręka, prawa podciągnięta i później zamieniamy, czyli prosto, bo kolano nam się nie ugięło, oczywiście nic tak ugnie, staramy się złapać ręką prawą lewej nogi. O, i nam się wszystko tutaj rozciąga. Dwie nóżki. No i dwie nóżki na sam koniec. Niech ci będzie, nie lubię ćwiczeń
takich gibkościowych, ale one są ważne. Ale myślę, że jest, tak, teraz porażka wszystkich sportowców. Trzeba się rozciągać. Niestety ciężko znaleźć na to i czas i chęci po ciężkim treningu, ale bardzo ważne jest rysunek. Mamy czasu, mamy sporo, bo jest pandemia, siedzimy w domu, więc wykorzystajmy ten czas po prostu dla siebie. Spoglądam na zegarek, została nam minuta, moi drodzy, zatem bardzo szybko te 30 minut dzisiaj wspólnych ćwiczeń nam upłynęło. Czas na ostatnie ćwiczenie. Jeszcze raz chciałem tego żegnać, ale jednak ostatnie ćwiczenie, no dobrze. Stajemy. Stajemy w takim razie. Na pewno mamy w domu ścianę, lodówkę, cokolwiek. O co możemy się? O lodówkę jak mała pomiędzy. Ale na ścianę to tak. No dobrze, będziemy troszeczkę odpoczywać w pozycji siedzącej, zatem przy ścianie. Ja może zaprezentuję z tej pozycji, żeby Państwo wiedzieli, o co chodzi. Przyklejamy kręgosłup do ściany i robimy tak zwane krzesełko. I w ten sposób pożegnamy się z Państwem. Tak jest. I teraz możemy sobie zrobić zawody, rodzice, dzieci, kto dłużej w tej pozycji wytrzyma. Ćwiczenie ciężkie. Na koniec treningu naprawdę ciężkie. Mamy napięte mięśnie czworogłowe, gdzieś tam w głowę chyba wszystko się napina. Słuchajcie, minęło nasze 30 minut. Mówiliśmy już dzisiaj, że jutro będzie na pewno pływacko, a będzie też woda. No bo jak pływacko, to pewnie spodziewacie się pływaka bądź pływaczki i rzeczywiście jutro będzie. Taka osoba będzie też związana z wodą, związany z wodą, czyli wioślarstwo. Wioślarstwo. No my będziemy chyba trzymać Państwa w niepewności. Mistrzyni Europy na krótkim basenie. Alicja Tchórz. Jutro będzie Ala Tchórz. I Paweł Rajda. Wielki wioślarz, nasz reprezentant Polski, oczywiście wielokrotny medalista największych imprez. Jutro zapraszają Was zatem w parze Alicja Tchórz i Paweł Rajda. Amen. A że w dobrym towarzystwie czas szybko leci, żegnamy się z Państwem i mamy nadzieję, że jutro będziecie z nami. 10:00. Do zobaczenia. Ministerstwo Obrony Narodowej. Do zobaczenia, do usłyszenia.